Dzień dobry Państwu, Emilia Pobłocka, witamy bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie wracamy do naszego studia wraz z pierwszymi rozmowami, a właściwie studia, powiedziałam tak z przyzwyczajenia mobilnego studia, bowiem łączymy się teraz z wiceministrem zdrowia, panem Waldemarem Kraską. Dzień dobry, witam serdecznie, czy słyszymy się? Witam panie redaktor, witam telewidzów. Tak, bardzo dobrze. Cieszę się, zatem zaczynamy naszą rozmowę. No niestety takie dość niepokojące informacje płyną do naszych widzów z telewizji, z mediów społecznościowych dotyczące wzrostu zakażeń. Tutaj chodzi głównie o Śląsk, ale ja też odnoszę wrażenie, że Polacy poczuli się nieco luźniej, że te obostrzenia powoli już niewiele osób zwraca na nie uwagę. W związku z tym, panie ministrze, czy jest takie prawdopodobieństwo, że w związku z tym rozluźnieniem wśród społeczeństwa obostrzenia mogą wrócić? No niestety ja to samo obserwuję, co pani redaktor, że Polacy już zapomnieli, że jesteśmy obok jeszcze albo razem z koronawirusem, który od 3 miesięcy już u nas gości i myślę, że pozostanie na dłużej. W tej chwili właściwie już o tych restrykcjach zapomnieliśmy, a myślę, że te proste rzeczy jak dystans 2-metrowy czy też maseczki w pomieszczeniach zamkniętych w dalszym ciągu powinny obowiązywać i o tym powinniśmy pamiętać, bo te zwiększone ilości zakażeń, które w tej chwili mamy, to są związane oczywiście z ogniskami, czyli to są kopalnie, gdzie jest wiele tysięcy górników, są to pojedyncze miejsca w kraju, w zakładach pracy, w ośrodkach na przykład dla bezdomnych w Warszawie, tam gdzie są te miejsca, gdzie ludzie dość często i długo z sobą przebywają, to nazywamy ogniskami. Ale nas martwi co innego, jeżeli nie będziemy przestrzegać tych rygorów, czyli dystansu, maseczek, higieny, dezynfekcji rąk, to niestety no, ta transmisja pozioma, która jest najbardziej niebezpieczna, czyli z kontaktu, no nie wiem, na ulicy, w sklepie, w innych miejscach, kiedy możemy się wzajemnie zakażać, jest bardzo niebezpieczna. No i jeżeli mogę, to apeluję także na naszych widzów, abyśmy w dalszym ciągu jednak przestrzegali tych reguł, ponieważ no przed nami jest długi weekend, jest Boże Ciało. Pomyślmy o sobie, pomyślmy o bliskich. No ten koronawirus nie zniknął z naszej przestrzeni. No właśnie, panie ministrze, pan podkreślił, że koronawirus nie zniknął, że on z nami pozostanie. Co to oznacza? Czy to oznacza, że jesienią czeka nas nowa fala epidemii, czy to będzie kontynuacja tego, co teraz dzieje się w Polsce? Znaczy, no żaden epidemiolog, żaden specjalista od prognoz ewentualnie epidemiologicznych w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć, czy ta nowa fala koronawirusa na jesieni się pojawi, ale znając epidemię grypy, trzeba myśleć o tym, że także może pojawić się ponownie w większym stopniu, w większym nasileniu także koronawirus. No jest to dość niebezpieczne, kiedy te dwa wirusy mogą się z sobą skumulować, szczególnie, że pierwsze objawy chorobowe, jeżeli mówimy o koronawirusie i wirusie grypy, no są podobne. To jest gorączka, jest kaszel, więc bardzo trudno będzie nam rozróżnić, na co jesteśmy chorzy, ale także zwykłe przeziębienia, które są wywołane przez pewną też grupę bardzo łagodnych wirusów i to właśnie z rodziny koronawirusa, także na jesieni występują, więc ta niestety korelacja tych dwóch przyczyn może być bardzo niebezpieczna, aczkolwiek mam nadzieję, że jednak ten nawrót koronawirusa nie będzie aż tak gwałtowny, jak to było na wiosnę. Panie ministrze, my słyszymy o tej sytuacji w kopalniach, o tym, że to jest największe siedlisko, ognisko koronawirusa, ale z drugiej strony też słyszymy o tym, że 98% zakażeń koronawirusem w kopalniach przebiega bezobjawowo. Co to oznacza? Czy to oznacza, że siła tego wirusa zmniejszyła się, że jednak objawy są mniejsze? Być może społeczeństwo trochę się uodporniło? Jak to wygląda? Znaczy, jego biologia też do końca nie jest jeszcze poznana, tego wirusa, ale z tego, co widzimy, on jest dość zaraźliwy, czyli łatwo się można nim zakazić, ale rzeczywiście prawie 90% osób, które jest zakażonych koronawirusem, przechodzi to w sposób bezobjawowy. Dlatego
tak łatwo w tych miejscach, w tych ogniskach, jakim są kopalnie, dochodzi do zakażenia, bo to jest dość specyficzne miejsce. Wiemy, że wspólny zjazd windą, praca w chodniku, potem wspólna łaźnia, no to powoduje, że jesteśmy bardzo blisko siebie, więc to są młodzi ludzie, bo w kopalniach pracują młodzi ludzie silni, czyli ich organizmy są zdrowe. Jeżeli nawet ulegają zakażeniu, to te zakażenie praktycznie jest bezobjawowe, bez gorączki, bez kaszlu. Górnicy czują się dobrze i czasem z niedowierzaniem przyjmują te wyniki, które otrzymują, że są zakażeni na koronawirusa. Dlatego ja myślę, że jeszcze w ciągu najbliższych dni, w ciągu tego długiego weekendu będą niestety ze Śląska przychodziły dość duże wyniki dodatnie, ponieważ no, w dalszym ciągu prowadzimy tą akcję testowania masowego górników. Codziennie, dzisiaj ponad 3000 będzie osób testowanych. W następne dni, mimo że to są dni wolne, takie podobne ilości, więc myślę, że wyłapiemy tą grupę górników bezobjawowych, chorych i w następnych dniach już ilość zakażonych na Śląsku powinna dość znacznie spaść, szczególnie, że pewna część kopalni w tej chwili jest na postojowym, czyli ci górnicy z sobą się już nie kontaktują. 3 tygodnie będzie trwało to postojowe, więc mam nadzieję, że za 8 dni, 10 sytuacja na Śląsku będzie już diametralnie inna już. No właśnie, panie ministrze, pan wspomniał o tych świadczeniach postojowych, o tym, że kopalnie, część chyba 12 kopalni zostało zamkniętych do końca czerwca. Początkowo słyszeliśmy takie informacje, raczej nie było pomysłu zamykania kopalni. Potem dopiero ta decyzja została podjęta i co było jej przyczyną? Skąd taka decyzja, że jednak te kopalnie zostały zamknięte, że praca w nich została wstrzymana? Panie redaktor, no my od pewnego czasu masowo testujemy polskich górników. Jest to program dość unikalny nawet na skalę europejską. Nikt tego nie robi. Po prostu chcieliśmy, aby zachować ciągłość pracy kopalni, aby uniknąć tych przestoi, aby uniknąć strat. A dlatego robiliśmy podwójne testy. Ci górnicy, którzy uzyskali pierwszy test ujemny po kilku dniach, po 5 mieli wykonywany kolejny. Jeżeli był drugi ujemny, oni dalej pracowali, więc te kopalnie dalej pracują i ci górnicy dalej wydobywają węgiel. Ale no, widzimy, że też część kopalni, w których są pojedyncze przypadki, no nie chcemy, aby ta transmisja jednak się rozszerzała. Dlatego może to jest dla gospodarki pewien koszt, ale myślę, że koszt zdrowotny dla Śląska jest na pewno bardzo duży, abyśmy przerwali tą transmisję. Dlatego ta dość odważna i myślę, że trudna dla wszystkich, i dla górników, i dla nas decyzja, aby te 12 kopalń przez te 3 tygodnie wyłączyć z produkcji. Oczywiście tam pracują zespoły, które utrzymują w ciągłości tą kopalnię, bo tą kopalnię przecież nie można zamknąć na 4 spusty, ale myślę, że te 3 tygodnie są dobrym czasem, aby tą transmisję na Śląsku przerwać. Panie ministrze, nie wiem, czy już będzie mógł pan udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale czy możemy coś powiedzieć na temat przewidywań Ministerstwa Zdrowia dotyczących dalszego rozwoju epidemii? Co dalej? Panie redaktor, no my mamy pewne modele matematyczne, które uwzględniają wiele czynników, które wpływają na rozwój epidemii. No i te modele są dość optymistyczne, aczkolwiek ja tak do końca tym modelom nie wierzę, ponieważ już mieliśmy wiele różnych modeli i ja też mówiłem, że już praktycznie tych zachorowań będzie poniżej 100. No te modele tego nie przewidywały, więc no myślę, że jeszcze kilka tygodni i w naszym kraju ta epidemia będzie zdecydowanie słaba. Wiemy także, że jest to związane z porą roku. Lato akurat sprzyja temu, że zachorowań na choroby wirusowe jest zdecydowanie mniej. A co będzie na jesieni, w tej chwili naprawdę mi jest trudno powiedzieć. A czy mógłby już pan minister powiedzieć nieco więcej na temat szczepionki? Czy są prowadzone w ministerstwie jakieś dyskusje? Wiem, że to pytanie padało także w kierunku ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego. Przede wszystkim, czy ona będzie potrzebna? I jeszcze, co interesuje na pewno wiele osób, czy ona będzie obowiązkowa? Bo no, wiele osób się boi. No, oglądaliśmy też na ulicach Warszawy te protesty związane ze szczepionką. Jak to wygląda? Jak pan sądzi, czy szczepionka na COVID będzie potrzebna i czy będzie obowiązkowa?
Rzeczywiście teraz praktycznie cały świat pracuje nad wyprodukowaniem tej szczepionki. Bardzo silnie pracują naukowcy w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump praktycznie nakazał, żeby do końca roku ta szczepionka się pojawiła. To troszkę może niepokoić, bo ten czas niestety na wyprodukowanie szczepionki, na przeprowadzenie testów, czy ona jest skuteczna i czy ona jest bezpieczna, no niestety musi być zachowany. Dlatego myślę, że ten pośpiech też nie jest tutaj dobry, więc mam nadzieję, że na przełomie roku, czy to w 2020, czy na początku 2021, ta szczepionka się pojawi. Naukowcy określają, że potrzeba będzie około 1,5 miliarda dawek takiej szczepionki. Koszt wyprodukowania jest także ogromny, bo szacują naukowcy, że to jest około 2 miliardów złotych, dolarów, żeby wyprodukować taką szczepionkę, czyli to są dość potężne koszty. No i czy będzie ona obowiązkowa, czy też nie? No tutaj jest dyskusja. Wiele szczepień, które są obowiązkowe, wyeliminowały choroby, o których już w tej chwili zapomnieliśmy. No, na przykład gruźlica. Ta szczepionka wyeliminowała tą bardzo ciężką chorobę. Tak jak przy każdym leku, także i podawanie szczepionek no niesie czasem z sobą pewne działania uboczne, ale skutki pozytywne dla społeczeństwa myślę, że są zdecydowanie większe. No ja zawsze się skłaniam, żeby przekonywać do wykonywania szczepień, nie nakazywać, ale zdrowy rozsądek. No wiem, że ruch antyszczepionkowy jest dość mocny. Niektórzy celebryci nawet włączają się do tego ruchu. No to jest złe, to wyrządza bardzo wielką szkodę. I być może także włączymy tą szczepionkę do kalendarza szczepień obowiązkowych, no ale w tej chwili żadna decyzja jeszcze nie zapadła, te szczepionki jeszcze w tej chwili nie mamy, to jest wszystko przed nami. Jeżeli ona się pojawi, to rzeczywiście jest szansa na przerwanie tej epidemii, która no tak bardzo dała się w znaki nie tylko obywatelom, ale także gospodarkom całego świata. Panie ministrze, to jeszcze króciutko dosłownie na koniec. Pana zdanie rozumiem, że pan by się zaszczepił. Pan się zaszczepi prawdopodobnie, tak? Tak, proszę. Ja jestem zwolennikiem w ogóle szczepień. I w tym zostawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tak, pan minister tylko wspomniał tutaj, że jest zwolennikiem szczepień i że prawdopodobnie się zaszczepi. W tym miejscu musimy niestety postawić kropkę, ponieważ czas antenowy nas goni. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był nasz gość, wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska. Dziękuję bardzo.